Po prawej stronie już widzę, jest jakiś znaczek wody. Ten znaczek może wprowadzić w błąd, dlatego że po prostu klapka jest wykorzystana od baterii prysznicowej z jachtowej. Natomiast... Hello! Patrzcie, ubrałem się dzisiaj na niebiesko, a to nie bez przypadku, bo stoję za czym? Za domkiem, który też jest niebieski. A czy to jest domek Smurfów, a może kogoś innego, to zaraz wszystko się dowiecie. Dzisiaj mam przyjemność odwiedzić Damiana. Cześć, Rubik. Witam wszystkich. Cześć. I Damian zrobił pojazd Smurfów razem z domem dla Smurfów. Opowiesz mi troszeczkę o tym, co udało Ci się stworzyć? Jak widać, tutaj za mną stoi Fiat Doblo pierwszej generacji z roku 2005. Jest to samochód... dostawczy tak naprawdę. Wszyscy tak uważają, że jest to samochód dostawczy, a jest to naprawdę bardzo fajne auto rodzinne, które można zaadaptować do ciągnięcia przyczepy, można w nim nawet spać, co też można było zobaczyć u mnie na jednym z filmów. Powiedz mi, jaki masz silnik w tym Fiacie? Silnik w moim Doblo to najmniejsza jednostka fiatowska, czyli 1,375 koni. I czy to wszystko wystarcza, czy nie wystarcza? Dociągnięcie niewiadówki, takiej jak moja, jak najbardziej wystarcza. A jaka jest masa niewiadówki? Masa niewiadówki 580 kg. A, to niedużo. To czasami więcej węgla ludzie wożą na... Dokładnie. Na takiej małej przyczepce. Dokładnie tak. Jasne. Czy możemy podejść zobaczyć, jak to wszystko Oczywiście, wygląda? Zapraszam. Pierwsze, co się rzuca, to że ten kolor, chyba on nie jest naturalny. Teraz pytanie, co zostało przemalowane? Samochód, czy niewiadówka? Czy może wszystko? Przemalowana została niewiadówka, a niewiadówka jest zrobiona pod kolor auta. Czyli Fiaty wychodziły w takim kolorze? Tak, to jest wersja w takim właśnie kolorze. Nie jest to żadna wersja specjalna, to jest normalny kolor, który wychodził z fabryki. Okej, okay, a czy ten kolor ma jakąś nazwę, to jest jakaś laguna? Nie mam zielonego pojęcia, ja go nazywam błękit majtkowy. Niech będzie błękit. Widzę napis dyliżansem po Polsce, o co chodzi? Dyliżansem po Polsce to mój kanał na YouTubie, na który wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. A co tam mogą widzowie zobaczyć na tym kanale? Co pokazujesz? Na naszym kanale przede wszystkim nasze wyjazdy z niewiadówką, różnego rodzaju pola kempingowe, namiotowe, zabytki. No wszystko to, co możemy zobaczyć w miejscach, dokąd jeździmy. Dobrze. Czy samo Doblo, już nie wnikając w jego unikatowy kolor, ma jakieś modyfikacje takie typowe do karawaningu? No poza hakiem i boksem, który jest tutaj u góry, to raczej w tej chwili już nie. Natomiast kiedyś auto służyło nam do spania. Spaliśmy w aucie. Okej, okay. A co najczęściej przechowujecie tam w boksie? W boksie są stoli, krzesełka, tego typu rzeczy, taki szpejk karawaningowy. Okej. Okay. To co, to skupimy się na przyczepie, jasne. Jako że auto jest seryjne. Tak jest, dokładnie. Powiedz mi, czy ciężko było przemalować całą przyczepę? Chodzi przede wszystkim o to, czy ta farba się trzyma, czy trzeba było zastosować jakieś specjalne farby? Nie, tutaj to jest temat dosyć drażliwy na niektórych forach internetowych, dlatego że moja przyczepa jest pomalowana zwykłą farbą olejną. To nie jest żadna, tak, to nie jest żadna jakaś specjalistyczna farba, nie jest to Sigma czy inna farba jachtowa, jest to zwykła farba olejna. A czy ona ma szlifowana potem jakoś? Nie, to jest wszystko malowane wałkiem, zwykłym wałkiem. Bez niczego, tak, bez niczego. Powierzchnia taka gładka jest? Tak jest, bez niczego. No tak, bo z jednej strony powierzchnia, po której malowałeś, ona sama z siebie już była taka gładziutka. Tak, dokładnie. Znaczy oczywiście powierzchnia była wcześniej przygotowana, czyli była wyszlifowana i poszpachlowana, bo w budzie było sporo różnego rodzaju dziur. Dobrze. I widzę tu parę rzeczy na zewnątrz. Tak. Tutaj będziemy mieli... Tu jest złącze gazowe do kuchenki gazowej. Mhm. Często korzystasz z niego? Zawsze na wyjeździe. Naprawdę? Zawsze na wyjeździe, tak. Ludzie często tak. Mówią, że mają teraz właśnie złącze, ale nie, rzadko korzystają. My mamy przedsionek i w przedsionku zawsze mamy kuchenkę na szafce i zawsze z tego złącza korzystamy. W środku też mamy złącze do kuchenki gazowej, też na szybko złączkę, ale to tam z kolei bardzo rzadko korzystamy. Jasne. Po prawej stronie już widzę, jest jakiś znaczek wody. Ten znaczek może wprowadzić w błąd, dlatego że po prostu klapka jest wykorzystana od baterii prysznicowej z jachtowej. Natomiast tutaj mamy wylot Webasta, ogrzewania Webasta na przedsionek. O kurde, ale tak, fajne. Tak, tutaj tym wylotem ogrzewamy przedsionek. Czyli Webastem, ale ogrzewacie też Webastem środek? Oczywiście, jak najbardziej. I to daje radę?
Daje radę. A jakie macie webasto? 2 kilo? 5 kW. A, 5 kilo. 5 kW. Tutaj na wyjściu, jak mierzyłem, jest około 60 stopni, także spokojnie, na ostatnim wyjściu 60 stopni, także można spokojnie ogrzać przedsionek. Mega fajny pomysł. To jest etykietka, która świadczy o... To jest naklejka, którą miały oryginalne niewiadówki wychodzące z fabryki. Oczywiście nie wszystkie, bo te naklejki się zmieniały, w zależności jak tam wyglądała sprawa firmy. Natomiast na mojej jest akurat taka Predom Prespol. Oryginalnie też była tutaj taka naklejka. Oczywiście jest to kopia, nie jest to oryginał. Okej. Okay. I widzę kolejną zmyłkę, bo klamka do drzwi i najprawdopodobniej wlew do wody tak jest. Wyglądają bardzo podobnie. Dokładnie. Więc tu będzie pewnie... Tu jest wlew do wody. Wlew do wody, dobrze. A tu jest klamka. Wykonam. I bardzo często, muszę Ci powiedzieć, że bardzo często zdarza się, że pytają mnie, po co mi dwie klamki do drzwi. No jakby się jedna zepsuła. Dokładnie. Okej, widzę wentylację na dole. Tak jest. Ona jest aktywna, czy jest została zabudowana? Nie, jest zabudowana z drugiej strony, jest nieaktywna w tej chwili. A z jakiego powodu? Chodzi o to, że wiało, czy...? Nie. Oryginalna kratka z drugiej strony jest z reguły z takim elementem przesuwnym, który zamyka taką kratkę. Natomiast u mnie tego nie było, więc zdecydowałem się na zabudowanie tej kratki. Przodu tutaj wyczaiłem jakiś kuferek. Co tam się znajduje? No, pytanie, czy tam jest zapas piwa na cały wyjazd, czy jakieś inne rzeczy? Nie ma tam piwa. Tradycyjnie butla gazowa, możemy pokazać. Butla gazowa. Tam mamy z tyłu, widać, zbiornik paliwa do webasta. Super, że jest na zewnątrz. Oczywiście pompka. Tutaj mamy zbiornik na szarą wodę, który podstawiamy sobie pod przyczepę. Okay. No i jakieś tam też jakiś szpej typu podkładki pod podpory, lejek jakiś tam do paliwa. Jeżeli i jest... oczywiście Aha. tester szczelności do gazu. Codziennie przed snem, rozumiem. Tak jest. Czyli jeżeli zbiornik na szarą jest tu, to zaczynam szukać zbiornika na wodę czystą, ale na tę chwilę go nie widzę, więc zobaczymy, co jest pod spodem. Czy może tam coś powstało? Za wiele pewnie nie będzie, za wiele tam nie zobaczysz. Tam też nie ma. Kurde, to gdzie jest ta woda? Woda jest w środku, zapraszam. Jeżeli mówimy o wodzie czystej, to trzeba przypomnieć o tym, że musi być wlew do wody, który mamy zamontowany tutaj. No. Kraina Smurfów otworzyła się. Po otwarciu przyczepy. O, już widzę obicie. Otwieramy to chyba nie szafkę. Jest seryjne obicie. Nie jest seryjne, oczywiście była remontowana, także tutaj mamy zbiornik wody czystej. A, okej. Okay. I pompka jest jaka? Taka zanurzeniowa? Pompka jest zanurzeniowa, uruchamiana baterią. A, czyli jest mikrostyk. Tak, który... tak, bateria z mikrostykiem. Czyli to jest jedyne źródło pobierania wody tak naprawdę. Tak jest. Tak jest. Rozumiem. To co? Wchodzę. Proszę bardzo. Uprzedzam, bałagan powyjazdowy. Okej, okay, pokażemy trochę dookoła. Widzę lodówkę, ta sama, tak którą ja mam. Lodówka od Marcina z Prudnika oczywiście, na 12 V. Z wielkim logo od lewej do prawej strony. Tak jest, za niedługo będzie film o tej lodówce na moim kanale. Okej, okay. Jedziemy dalej. Czy tu jest miejsce dla chomika? Dla świnki morskiej. Dla świnki jeżdżą morskiej. Z nami dwa zwierzaki, pies i świnka morska. Tu jest miejsce dla świnki morskiej. Rozumiem. I tutaj coś mnie coś zaciekawiło, bo tutaj coś z blatu wystaje. Tak, to co mówiłem wcześniej przy tym zaworze gazowym. Tu mamy też szybko złączkę do gazu. Gdybyśmy chcieli na przykład kuchenki użyć tutaj w środku w przyczepie, to jak najbardziej możemy ją podpiąć. Dobrze. I te łóżko jest dla... To jest akurat łóżko dla psa. Tutaj śpi pies. Kurde, zwierzaki, pies, no to rozumiem, że już my tutaj ostatnia na największym tak jest. Niewiadówka nie jest zbyt duża, więc niestety część tego wszystkiego musimy wozić w przyczepie. I tak to tutaj wygląda. Czyli tak, wszystko obiłeś taką tapicerką. Tak jest, tak jest. Tutaj jeszcze są jakieś szafeczki. Tu jest szafa pewnie, aż jedna. Pewnie pełno jakichś różnych właśnie, o, widać, szpajów. Rozumiem. Czy działa daszek podnoszony? Oczywiście, jak najbardziej. I powiedz mi teraz, jak to jest z użytecznością tego daszka? Korzystacie czy nie? Tak, tak. Jak najbardziej zawsze korzystamy, jeżeli tylko jest ciepło, bądź zrobi się za gorąco dzięki webasto, to wtedy korzystamy z daszka. To gdzie masz ukryte webasto? Webasto jest pod tobą. Pode mną, czyli pod psem. Tak jest.
jak basto spłonie, to pierwszy pies. Nie, no myślę, że nie spłonie. Nie, no słyszałem różne historie o tych. Rozumiem, masz na myśli oryginalne Webasto, czy Webasto Ali? Webasto w cudzysłowie, czyli Ali. Rozumiem. Okej, okay, dobra. I zauważyłem, że jakieś śruby wystają. Tak, to niestety. Pewnie mówi o tym, że coś jest na zewnątrz. Dokładnie. Niestety, no na razie tak to wygląda. To jeszcze będzie usprawniane tak, żeby tych śrub nie było widać. Natomiast te śruby trzymają u góry solar. Okej, okay, jest solar. To jest solar, który ma zmienny kąt natarcia. Czy on jest tak na stałe? Nie, solar jest na stałe. A ile jest zamontowany na stałe. Solar 100-watowy. Do tego jest akumulator 95 Ah. Także w zupełności nam wystarcza prądu. Zawsze, na dwie osoby. Zawsze na dwie osoby, jak najbardziej. Jest, no tak, w sumie też nie macie tam dużo sprzętu w środku, żeby tego Webasto, napędzić. Lodówka, oświetlenie, jakieś ładowarki, tego typu rzeczy i to w zupełności wystarcza. Właśnie, to rozprowadzenie od Webasto, co mówiłeś wcześniej. Bo to będzie rozprowadzenie pewnie coś tam do środka, coś tam tak, na zewnątrz. Tak, tak, tak. Tak jak mówiłem, tutaj mamy na zewnątrz, natomiast w środku mamy zastosowane tego typu kanały tak, i wyloty. Po powierzchni jest jeszcze są różne kanały i różne wyloty. Tak jest. I naprawdę cztery w sumie. Czyli mamy jeden tutaj zaraz przy Webasto, bo Webasto jest tam. Potem mamy dwa pod łóżkiem, nie widać w tej chwili, bo oczywiście są zasłonięte. I jeden tutaj przy samych drzwiach, który nam nagrzewa, tutaj robi nam taki po prostu strefę. Kiedy otwieramy drzwi, żeby to zimno nie wpadało. Skąd taka decyzja, żeby to były aż cztery wyloty? Bo zazwyczaj ma się jeden i to wszystko. Jakieś przykre doświadczenia z przeszłości? Nie, czy po prostu tak sobie postanowiłem. Po prostu tak sobie postanowiłem i tak zrobiłem. I tyle. I tyle. Jest pięć punktów. Czyli cztery tak jest, w środku. Cztery w środku, jeden na zewnątrz. Jeden na zewnątrz. Super. Pisze Marin. Rozumiem, że to jest wodoodporne złącze. Tak jest, wodoodporne złącze na zapalniczkę. Zapalniczkę. Tutaj podpinamy światło oświetlające przedsionek. Sterowane pilotem, także możemy je sobie ściemnić, rozjaśnić, wyłączyć. Fajna sprawa, dlatego że jeżeli gdzieś sobie pójdziemy, wracamy wieczorem, z daleka mogę sobie włączyć światło i wiem, gdzie stoi moja przyczepa. Zdradzisz mi, tą przyczepę dostałeś od kogoś, czy w sensie może po rodzicach, czy to jest zakupiona przyczepa? Przyczepę można powiedzieć, że kupiliśmy bardzo tanio od naszych znajomych spod Krakowa. Benia, pozdrawiam, jeżeli nas oglądasz. Przyczepa była w stanie, można powiedzieć, agonalnym, dlatego że ona długo, bardzo długo służyła za stróżówkę na budowie. No i jakoś tak wspólnymi siłami, razem za nią, z moją żoną, odbudowaliśmy ją do stanu taki jak teraz wygląda. Natomiast no oczywiście jest tu jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, wiele rzeczy do poprawki, ale to za jakiś czas na pewno zrobimy. Tak, ale wydaje mi się, że tego typu tak, samochód zazwyczaj każdy ma. Niewiadówkę to pociągnie tak naprawdę prawie każdy samochód. Tak. Więc tak naprawdę jakby koszt tego typu podróży to jest koszt tej niewiadówki. Dokładnie tak. Chciałbyś zdradzić chociaż plus minus 1000 zł, ile wyszedł jakby zakup plus naprawy i wszystko? Powiem tak, łącznie z zakupem tej niewiadówki plus to, co zostało w nią włożone, oczywiście z całym osprzętem, który mamy, czyli licząc Webasto, solar i tak dalej, około 8000 zł. Czyli tak na kieszeń Polaka jak dokładnie najbardziej do przyjęcia. To może nie wygląda, natomiast no, jest tutaj włożone dość sporo kasy. Ale czy marzy Ci się, żeby mieć trochę więcej powierzchni, czy nie? O, tak, zdecydowanie tak. Natomiast no, na dzień dzisiejszy wystarcza, ale myślimy za jakiś czas o zbudowaniu kampera. Przyczepa w pewnym sensie daje wolność, tak samo jak kamper, tylko to są dwa różne pojazdy. Przyczepę zostawię na polu namiotowym i sobie pojadę autem gdzieś indziej. Natomiast kamper, taki na przykład jak Twój, on pozwala bardziej mobilnie zwiedzać, tak? I może właśnie byśmy chcieli iść w tym kierunku. Jeżeli chodzi o przyczepę, to całe życie toczy się przed przyczepą, w przedsionku, czy nawet jeżeli nie mamy przedsionka, mamy daszek, to życie toczy się przed przyczepą, natomiast w przyczepie z reguły się tylko śpi. Natomiast kamper, no to tak jak powiedziałem, to jest bardziej mobilne zwiedzanie, powiedzmy, tak? Można gdzieś też na dziko stanąć, wygodniej jest może. Ale tak naprawdę na dziko, jakbyś chciał, albo nawet gdzieś w mieście, to jak rozepniesz ten zestaw, to taka niewiadówka wchodzi chyba na miejsce parkingowe. Tak, jak najbardziej. Próbowałeś już tego typu kombinację? Nie, w mieście nie. W mieście nie. W mieście nie. Ale oczywiście jest przygotowana do stania na dziko jak najbardziej, to jest przyczepa niezależna. Śmieszna historia, która nam się ostatnio przydarzyła, to kiedy wracaliśmy z ostatniego wyjazdu podczas ostrego hamowania,
zapaliło nam się światło w przyczepie, dlatego że wyłącznik od kinkietu, który mamy nad łóżkiem, znajduje się mniej więcej na wysokości łóżka. Natomiast, tak jak widzieliście, na łóżku są różnego rodzaju rzeczy, które no, gdzieś trzeba przewozić. I jedna taka skrzynka ze szpejami po prostu uderzyła w wyłącznik i zaświeciło nam się światło, czego nie zauważyliśmy, dlatego że był bardzo słoneczny dzień. Dopiero następnego dnia człowiek, któremu go trzymamy tą przyczepę, zadzwonił do mnie i powiedział, że całą noc świeciło się światło. To taka śmieszna historia. Jeżeli chcecie więcej takich historii, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, dokąd jeździmy, gdzie jeździmy i jak wyglądają miejsca, które odwiedzamy, zapraszam na nasz kanał Dyliżansem po Polsce. To jeszcze ja sam koniec mam coś dla Ciebie. Pewnie wiesz, w jakim kolorze. Pewnie tak. Oczywiście niebieski. Porównamy, zobaczymy, czy jest no w miarę jest, podobny. Nie jest to może ten sam, jeżeli chodzi o auto, ale pod naklejkę już bardziej podchodzi. O, pod naklejkę. Ale jak za 2-3 lata może trochę wyblaknie na słońcu, to będzie dobry. Jasne. Jasne. Dziękuję Ci bardzo. Ja też mam coś dla Ciebie. O! Co prawda tylko naklejeczka, ale... To ja mam prośbę. Mam nadzieję, że gdzieś chętnie ją przykleisz. Sam nakleisz? Na mojego vana? Proszę Cię bardzo. To chodź. Zostawiam znak. Dyliżansem po Polsce. Spróbuję nie spaść. Trochę krzywo, ale jest! Jest! Za pierwszym oznakowany dyliżansem po Polsce. Dobra, dzięki wielkie, do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć. Żółwik, cześć.